Naszym gościem jest Jolanta Maria Kaleta, wrocławska pisarka, autorka znanych książek, m.in. Operacji Kustosz, Złota Wrocławia czy kolekcji Henkego. Dzień dobry. Pani Jolanto, skąd pani czerpie inspirację swoich książek? No, z inspiracjami to bywa bardzo różnie, bo na terenie Dolnego Śląska, we Wrocławiu, od lat istnieje takie powiedzenie i taka opinia, że tutaj na tak zwanych ziemiach odzyskanych, czyli na terenach, które przypadły Polsce po II wojnie światowej, to wystarczy wbić łopatę w ziemię i wykopie się złoto. Ale równie dobrze można wykopać bardzo dobry pomysł na książkę. Wystarczy się tylko troszeczkę rozejrzeć po historii tego regionu i tych pomysłów jest naprawdę bardzo dużo. A poza tym jeszcze istnieje coś takiego jak wyobraźnia pisarza. Ja czytałam jedną świetną odpowiedź, już nie pamiętam, który z amerykańskich pisarzy odpowiedział, że zainspirować może wszystko i jego kiedyś zainspirowała piękna maszyna do pisania. I zamarzył sobie, żeby o tej maszynie do pisania napisać powieść. I rzeczywiście ją napisał, choć nie maszyna do pisania stanowiła głównego bohatera, niemniej ona się tam przewijała. I rzeczywiście to jest prawda, bo na przykład w powieści Lawina. W powieści Lawina, wędrując po naszych karkonoszach, które bardzo kocham, odwiedziłam kiedyś Kowary. Na obrzeżach Kowar, to była dawna taka mała mieścina, wioska pod Kowarami, wysoka łąka, jest szpital. Bodajże leczy się tam w tej chwili choroby płucne. Budynek został wybudowany na początku XX wieku i zaprojektował go architekt, który projektował sanatoria w Davos. I ten budynek wygląda, jakby go żywcem wyniesiono z Davos. Jest naprawdę przepiękny. I jak ja zobaczyłam ten budynek, to wiedziałam, że no, akcja powieści musi się dziać w tym budynku. Ale to jest szpital, a przed wojną to było swego rodzaju sanatorium. W czasie wojny, przed wojną. Więc wiadomo, jeżeli rzecz się ma dziać w szpitalu, to kto będzie głównym bohaterem? No albo pielęgniarka, albo lekarz. A ponieważ tuż obok tej miejscowości, w Kowarach, zaraz po II wojnie światowej był wydobywany uran, no to wiadomo, że w takim kontekście, jak mamy kopalnię, mamy uran, rzecz bardzo męską, to lepiej, żeby tym bohaterem był jednak mężczyzna, czyli lekarz. A jeżeli lekarz i rok 40, jest akurat rok 48, to żeby on miał za sobą jakąś bohaterską przeszłość. Bohaterska przeszłość zaraz po II wojnie to wiadomo, uczestnictwo albo w Armii Krajowej, a ponieważ nie chciałam sięgać aż po taką armatę, to umieściłam go w Konfederacji Tatrzańskiej, bo był z Nowego Targu. Było mi potrzebne, żeby on był góralem. Dlaczego? Kowary leżą w górach. Facet musi umieć jeździć na nartach. Jakbym wzięła warszawiaka, to czy on będzie umiał jeździć na nartach? Dzisiaj tak, ale nie 70 lat temu. W związku z tym wzięłam sobie faceta z Nowego Targu, górala, partyzanta Konfederacji Tatrzańskiej, a więc bohatera. Wiadomo, że będzie jeździł na nartach. Jak jeździł na nartach w Zakopanem, to i w naszych karkonoszach też sobie poradzi. I tak powstała fabuła akurat tej książki. Natomiast nieco inna w charakterze jest książka Obcy w antykwariacie, ponieważ ona w ogóle nie sięga do żadnych zagadek związanych z Dolnym Śląskiem. Ona jest bardziej w charakterze, powiedzmy sobie, science fiction, chociaż tutaj nie mamy żadnych statków latających, gdzie działaby się akcja. On tam się przewija, ten statek w tle i tylko raz i potem o nim od czasu do czasu ktoś coś mówi. A akcja dzieje się współcześnie we Wrocławiu. Skąd powstała fabuła? Idąc któregoś razu przez Kuźniczą, tam jest antykwariat i w oknie wystawowym antykwariatu siedział rudy kot. No to był naprawdę przepiękny widok. Samo wnętrze tego antykwariatu też wydało mi się takie, poprzez perspektywę z tym kotem, takie bardzo tajemnicze. Zajrzałam do kilku antykwariatów i stwierdziłam, że to jest bardzo fajne miejsce i warto by napisać o nim książkę, powieść. Więc taka to była inspiracja, prawda? Potem mój zamysł nieco się zmienił. Początkowo miała być to bardzo zagadkowa książka w tym antykwariacie, ale potem w trakcie tworzenia postaci bohatera, tego antykwariusza, doszłam do wniosku, że lepiej, żeby on miał jednak jeszcze głębszą zagadkę niż jakąś starą książkę niewiadomego pochodzenia.
No i pojawili się w ten sposób obcy w tym antykwariacie. Właśnie we wrocławskiej Madonnie to była historia zaginięcia tego obrazu Madonny pod jodłami Cranacha. Ja nie wiedząc, jak się losy potoczą, no, jasnowidzącą nie jestem, a chciałam tutaj w tej powieści obraz odnaleźć, więc zmieniłam nazwę tego obrazu na Madonnę pod palmami, żeby potem mi nikt nie zarzucał, że ja piszę, że obraz odnaleziono, a obraz nie odnaleziono. No ale zanim książka ujrzała światło dzienne, to była już w druku, to obraz się odnalazł, więc zmiana nazwy była niepotrzebna. Również miejsce urocze, które zainspirowało w powieści W cieniu olbrzyma, to jest kompleks Rize. Chyba nikomu z Dolnego Śląska nie trzeba mówić, co to jest kompleks Rize, owiany legendami, tajemnicami, do końca niewyjaśniony, nadal penetrowany, nadal badany. Z tym, że mnie nie interesowała sama zagadka Rize, bo to by trzeba się tam zajmować, chodzić, zwiedzać, badać, szukać dokumentów. Mnie interesowało, jak to zagadkowe miejsce wpłynęło na ludzi, którym tam przyszło żyć. Bo zawsze takie miejsce oddziaływuje. A więc tymi inspiracjami to jest bardzo różnie. Moje książki, no myślę, że cieszą się popularnością i że są chętnie kupowane i jeszcze chętniej czytane. Ale nie sądzę, żebym ja umiała powiedzieć, jaki jest przepis na dobrą powieść. Zwłaszcza jeżeli popatrzymy na powieści, które ukazały się w toku dziejów i które zyskały sławę. Więc mamy jedną z najbardziej znanych powieści na świecie, Przeminęło z wiatrem, prawda? No, chyba nie ma osoby, która nie czytała Przeminęło z wiatrem, a nie napisała jej, powiedzmy, zawodowa pisarka, prawda? Tylko napisała zwykła osoba i była to jedyna powieść, którą ona napisała. Dostała zresztą za nią nagrodę Pulitzera, ale to była jedyna powieść. No, a świetna, prawda? No, czy Margaret Mitchell mogłaby udzielić recepty, jak napisać dobrą powieść? Chyba nie, bo napisała jedną, ale napisała ją genialnie. Więc chyba ja odpowiedzi na to pytanie nie udzielę.